Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam nową arenę mojej największej kolonii mrówek. A więc zaczynamy! Więc jak widzicie, doszła do mnie wielka arena dla mojej największej kolonii mrówek. Wymiary tej areny to 110 długość, 38 szerokość i 30 wysokość. I za chwilę będę rozrabiać to porządne podłoże. W sumie takie samo mam u Gekona. No i będę rozrabiać to podłoże i wykładać na tą arenę, żeby była po prostu ładna. A więc mam miskę. Mam podłoże, no i po prostu naleję tutaj wody i będę rozrabiać to podłoże i następnie to podłoże nałożę tutaj, zobaczymy na ile wystarczy, może połowa, może troszkę więcej, zobaczymy. Jak widzicie, arena wygląda coraz porządniej. Tutaj zrobiłam tak trochę wystrojów. No i jest dużo wszystkiego. Mam nadzieję, że wyschnie to szybko i będę mogła się zająć za kilka dni już tą częścią, gdzie będzie normalny piasek. Ale jak to nagrywam, to jutro jadę na giełdę terrarystyczną, więc jeszcze trochę wystrojów dokupię. No bo skoro mam taką arenę, no to czemu by nie robić ładnego wystroju? Nie będzie tak skromnie, będzie porządny wystrój. Jakiś czas już minął, no i jak widzicie, podłoże wyschło już całkowicie. Jak się wbije paznokcia, to po prostu nic się nie dzieje. Czyli jest to jak być powinno. Te kamyczki, co tutaj leżą, na chwilę były usunięte, żeby lepiej wyschło, po czym je włożyłam z powrotem. Oczywiście nie idealnie, ale są w miarę dobrze ułożone. Tutaj, jak już mówiłam, będzie miseczka na jedzenie. Natomiast tutaj jeszcze zamówiłam sobie, dzisiaj przyszła paczka. Takie dwie sztuczne roślinki do wystroju zamówiłam. Tutaj takie malutkie kamyczki, one będą do poidła, które zrobię i zobaczycie, jak on będzie wyglądać. Fluon trochę mało przyszło, ale myślę, że wystarczy. Nie pokazywałam, jak otwieram paczkę, ponieważ oprócz tych rzeczy tam za dużo się nie działo. No i jeszcze takie coś, taki inny piasek w innym kolorze. No i parę próbówek jeszcze sobie zamówiłam. No, a tutaj, jak widzicie, jest taki korzeń, który kupiłam na giełdzie. No i wydaje mi się, że tyle wystroju starczy, ponieważ na starej arenie, wiem, że brzydko, ale aż tak za bardzo tutaj nie sprzątałam ostatnio, ponieważ wiem, że one i tak zostaną przeniesione na nową arenę. Oczywiście te stare szalańcze będę usuwać dzisiaj. No i co? Jeszcze został ten fragment do wyjęcia. Te malutkie korzenie tutaj. Tam taki jeden korzeń, co wystaje. I tutaj ten sztuczny liść. I to będę musiała przyłożyć, ale to dopiero za jakiś czas, jak przełożę te inne rzeczy. Więc najpierw zrobię wystrój na tej połowie. Wszystko dam, ewentualnie pominę tylko miejsca, w których mają być te rzeczy. No i po prostu tu już będzie piasek normalny, więc już będzie łatwiej. I teoretycznie dzisiaj już bym mogła mrówki wpuszczać. Ale jadę na 3 dni na wakacje, takie mikrowakacje. Więc po prostu nie chciałabym, żeby te mrówki na starej arenie zostały, ponieważ to partiami będę je przynosić, bo wszystkich naraz się nie da. No i po prostu na razie zrobię wystrój, jak wrócę, no to wtedy resztę mrówek przełożę. Czyli jakby już by to oglądacie, to już dawno wróciłam. No niestety, będzie się odbijać w szybie, ale inaczej się pokazać nie da całości. Więc tak, tu mam taki piasek, który teraz po prostu muszę odpakować. I jak go już odpakuję, to wystarczy go tam nasypać po prostu. Już mamy tak. Tak to wygląda. Normalny piasek, nic specjalnego. Tylko teraz bym musiała te elementy stąd pousuwać, żeby ich nie zasypać.
I ogólnie taki fajny kamień mam jeszcze z Chorwacji, to też go umieszczę. Korzeń też za chwilę. Wszystko trzeba wyjąć. No i co? Można piasek już tak naprawdę sypać. Chyba cały wysypię. Tak będzie najlepiej. Więc mam kolejny piasek. Chyba starczy. I teraz trzeba to bardzo ładnie tutaj poukładać, żeby było porządnie. No i tak, tutaj jest wejście do gniazda. Gdzieś tutaj będzie poidło stało. Tutaj prawdopodobnie gdzieś też będą te stare ozdoby. No i teraz mam jeszcze takie podłoże dodatkowe. I to też można na przykład... Można tak tutaj wysypać. O, albo tak zrobimy. No i teraz dużo lepiej to wygląda. I mamy trzy kolorowe podłoże. Tu jest to twarde, tu jest to jakby czerwono-brązowe. No i tam już normalny piasek. Wydaje mi się, że tak będzie dobrze. No i wykorzystałam większość tego podłoża, resztę użyję do innych murówek. No ale jestem zadowolona, że to kupiłam, bo to bardzo ładnego efektu dodaje. Te kamyczki idą do poidła, tylko że tak jak napisali na stronie sklepu, trzeba je wypłukać najpierw. Nie wiem dokładnie po co, chyba żeby jakiś osad stamtąd wypłynął. No ale właśnie ich użyję do poidła, ponieważ zrobię takie poidło w pojemnik i tam będą kamyczki i nalana woda. I myślę, że takiego poidła nie zniszczą. Teraz gdzieś muszę to umieścić. O, i teraz jest to jak być powinno. No to trochę piasku trzeba tutaj dosypać. Tu mam coś takiego jeszcze. Jak na razie mamy tyle. Ta strona zdecydowanie ładniejsza. I tutaj im bardziej na tą stronę, tym się dzieje już mniej. No ale jeszcze, jak już wcześniej mówiłam, dołożę stare elementy wystroju. Plus jak będzie mi za mało, to jeszcze coś innego. No i jeszcze poidło będzie, to wiadomo. Jeszcze mam ten kamień do umieszczenia po drugiej stronie. Jakoś jeszcze bym musiała go gdzieś włożyć. Ten kamień będzie tam na samiutkim końcu. I dodatkowo obsypię go dookoła tym podłożem, żeby lepiej było go widać. No i z nowości to już nic nie będę dokładać. Mało, że mało, ale jak już mówiłam dużo razy, jeszcze będą rzeczy z tamtej areny i poidło. Tylko muszę jeszcze zastanowić dokładnie co w którym miejscu. A na razie możecie popodziwiać arenę w całości jak wygląda. A więc jak widzicie, arena jest prawie gotowa. Wygląda to w ten sposób. Już fluon jest nałożony, więc mrówki można przykładać. Nałożyłam fluon tutaj na ścianki, tylko od drugiej strony.
I oprócz ogólnie ścianek tam, fluor nałożyłam jeszcze na te brzegi tutaj, tylko że od drugiej strony. Że ewentualnie, że jak mrówki przejdą, no to już na klapę nie uda im się wejść. Tutaj będzie miseczka na pewnie miód albo na owady. Natomiast tu jeszcze będzie jeszcze jedna miseczka, a tutaj, gdzie jest ten prostokąt odbity, będzie poidło. Z tych kamyczków, które tutaj już się wypłukały i po prostu będzie pojemnik z kamyczkami. Więc arena już jest gotowa. Aktualnie wygląda to w ten sposób. Zdjęłam już pokrywę, że jakieś pojedyncze gdzieś przychodzą. A to naprawdę już bardzo mało ich jest. No i teraz po raz pierwszy właśnie od dawna zdjęłam tą pokrywę. I jak widzicie, mrówki nie uciekają. W ogóle nie zauważyłam tego wcześniej, ale patrzcie, jakie to jest duże skupisko majorów. Tyle majorów w jednym miejscu. No i po prostu wszystkie te rzeczy trzeba będzie poprzenosić. I jeszcze pojawił się taki mały problem, ponieważ ta dziurka, która tutaj była, to wężyk nie pasował, no i musiałam wymyślić coś innego i zrobiłam taki malutki wężyk, który jest tutaj zaczepiony taśmą. I tutaj normalny wężyk będzie też zaczepiony taśmą, bo gniazdo będzie tutaj. Poidło również jest gotowe, jest ono tam. I jeszcze planuję tutaj z boku coś położyć, żeby nie było aż tak widoczne. Jeszcze zostaje mi zakleić tą dziurkę i tą dziurkę, ponieważ jak zamawiałam tą arenę, to jeszcze nie do końca wiedziałam, z której strony będą gniazda. Jeżeli jedno gniazdo, no to wymyślałam, że zrobię w tych trzech miejscach i po prostu sobie zatkam. Zbędne dziurki zakleiłam i teraz już mrówki nam nie będą uciekać. Więc arena jest gotowa, pora podłączyć gniazdo. Natomiast stała się jeszcze jedna taka rzecz, niezbyt fajna, ponieważ mam rójkę. No i mam uskrzydlone królowe, które niedługo będą wylatywać na arenę. A że one nie będą zapłodnione, no to są dwie opcje. Albo powstaną w nich królowe robotnice, czyli po prostu odrzucą skrzydła i będą pracować jako robotnice, czego nie chcę, ponieważ nie będę mogła odróżnić prawdziwej królowej, albo zostaną zabite przez robotnice. Jednak jeszcze myślę, co z tym zrobić, ponieważ podobno jest takie miejsce gdzieś, że ktoś skupuje takie królowe, no i sztucznie jakoś robi rójkę i później je sprzedaje, więc mam nadzieję, że to się uda i nie trzeba będzie ich zabijać. I zakleiłam tak, a jak gniazdo będę przynosić, no to tutaj jeszcze od spodu zakleję trochę porządniej i wtedy będzie tak jak trzeba. Tutaj niestety w tym miejscu mrówki również są, tylko bardzo mało, więc będę musiała je jakoś wygonić, bo to gniazdo po prostu, no już nie będzie ich. A nie będzie ich dlatego, bo zrobiły sobie śmietnik i tylko niektóre tutaj siedzą. Tutaj niestety lepiej widać nie będzie, bo cała szyba jest w oleju, no niestety nie będzie lepiej widać. I teraz po prostu zatkam wejście tutaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. I tu już mam zatkane. Arena i gniazdo już są połączone. Niestety mrówki się trochę zestresowały, więc zanim zaczną wychodzić, to trochę czasu minie. A już pierwsza idzie. To zobaczymy pierwszą mrówkę. Druga już idzie. Mostek gotowy. I teraz trzeba tylko czekać, aż pierwsze mrówki tutaj wejdą, a ja w tym czasie się zajmę tymi, co są na arenie. Stąd również widać, jak chodzą, no tylko muszą w końcu wyjść na tą arenę. Thank you.
No jak już jedna wyszła, to teraz już mam nadzieję, że reszta też wyjdzie. No więc widzieliście, przyłożyłam te mrówki, oczywiście miałam rękawiczkę, ponieważ by pogryzły. I chodzą teraz po całej arenie, bo ten liść niestety musiałam tak mocno rzucić, bo już zaczynały mnie powoli gryźć. I nawet kilka ugryzło. Następne elementy nie wiem jak to przyniosę, ale jakoś będę musiała to zrobić. Te gniazda również coraz chętniej wychodzą na nową arenę, co mnie bardzo cieszy. Udało się przełożyć ten największy element wystroju. Trochę się one zdenerwowały, no ale nie dziwię im się, skoro zostały na siłę przełożone. No i jak widzieliście, ciężko się to robi, ponieważ to jest bardzo duża kolonia. A na tym korzeniu zauważyłam też jedną rójkową królową, czyli powoli już zaczynają wychodzić na arenę. A jak chcecie dokładnie wiedzieć, jak to przełożyłam ten korzeń, no to po prostu taki pojemnik wysmarowałam olejem dookoła. I jedną ręką trzymałam pojemnik, drugą korzeń i ewentualnie mrówki, które spadały tutaj. I później po prostu tutaj wróciłam. Trochę kwasu wyprodukowały, więc na razie klapy nie będę nakładać, żeby ten kwas się trochę wywiał i żeby było lepiej. A następnie przełożę kolejne elementy wystroju. A mrówki już opanowały całą arenę. I bardzo dobrze, o to właśnie chodziło. Bałam się na początku, że mrówki będą trochę bojaźliwe i będą siedziały w jednym miejscu najpierw, ale jak je przełożyłam tak po prostu, no to od razu zwiedzają całą arenę. Niestety w inny sposób się przenieść ich nie da, bo jakbym podłączyła tą starą arenę, to pewnie część nadal by na niej siedziała. Jeszcze zostało to, tamten korzeń, no i nie wiem co zrobić z tym starym poidełkiem i próbówkami, może coś wymyślić. Jak widzicie, starą arenę przyniosłam tutaj, żeby łatwiej mi było wyłapać resztę mrówek. No i zrobiłam to, ale stała się rzecz bardzo dziwna. A więc co się stało? No jak możecie zobaczyć, są próbówki. Jedna próbówka i druga próbówka. To są próbówki starej areny. Miałam je usunąć, ale okazało się, że tak naprawdę w gnieździe nie ma królowej. No i patrzyłam, szukałam, myślałam, a może się schowała? A tu się okazało, że królowa jest w tej oto próbówce. Jakby ktoś nie wiedział, to ta próbówka była dokładnie w tym miejscu na starej arenie i później była przez 1 czy 2 dni była tak do góry. No i właśnie okazało się, że królowa jest tam i no i musiałam tą próbówkę zostawić na arenie. Już miałam te mrówki wytrząchiwać, a tu patrzę, a tam królowa, no to jak pomyślałam, o nie, jak jest królowa, to wytrząchiwać nie będę. No i po prostu tą próbówkę tu zostawiłam.
Niestety królowy wam nie pokaże, ponieważ siedzi na samym końcu próbówki, którą przykryłam, żeby miała lepiej. No i nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ królowa powinna być w gnieździe, no i boję się, że pewnego dnia przyniosą ją do poidła, które już delikatnie zniszczyły po dwóch dniach, no i boję się, że ją tam przyniosą, no i wtedy się utopi, więc nie do końca wiem, co robić. Natomiast w tamtej próbówce są rójkowe królowe i dużo larw i poczwarek. A tak, ogólnie to cała kolonia ma się dobrze, nie uciekają, co jest bardzo ważne. I ogólnie nawet nie planują uciekać, ponieważ nie chodzą do góry. Tu jest warstwa fluonu, tu jest kolejna warstwa fluonu, ale na szczęście szyba ich nie interesuje i się tak bardzo nie wspinają. I jeszcze muszę się pozbyć mrówek stąd, tutaj, to nie będzie łatwe. Ale tutaj to jest to drugie gniazdo i po prostu zrobił jest taki śmietnik tutaj, że wolę, żeby tego gniazda nie miały, ponieważ mają dużą arenę. I te mrówki, nie wiem, jakoś trzeba je wygonić, żeby wyszły i po prostu je przełożyć na arenę. Więc jeżeli ktoś jeszcze by coś chciał mi doradzić, to niech napisze w komentarzach, ponieważ jest to dla mnie teraz bardzo ważne, żeby ta kolonia miała jak najlepiej, a mnie żeby było jak najłatwiej przy niej cokolwiek robić. Mam też nadzieję, że ta królowa z próbówki w końcu przejdzie do gniazda, ponieważ tam jest jej miejsce. Ale niestety, jak nie przejdzie, no to trudno, będzie w próbówce mieszkać. I za kilka dni pokażę wam dalej. Jak widzieliście, pokazałam wam królową, niestety więcej się nie da pokazać, bo za dużo w niej jest mrówek. A teraz jak już królowa tam siedzi, no i tego, to tego. W takim razie jak królową zobaczyliśmy, to mogę z powrotem tutaj zakryć. Ale stała się jeszcze jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. Poidło, które mrówki dostały, zostało przebudowane w nie wiem co. To wygląda jak jakiś taki dziwny zamek. No i tam się to ciągnie w głąb i dodatkowo nie da się już tam wody nalewać, bo się wszystko zaleje. No i nie wiem co zrobić, będę musiała jakieś jeszcze nowe, inne poidło wymyślić, bo z tego się po prostu korzystać nie da. Ale nadal muszę przełożyć jeszcze te z tej starej areny. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i w pierwszym odcinku to tyle.